Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że wielce znamiłem, gdyż 15 minut odcinka, który już nagrałem, poszło po prostu do kosza. Dosłownie nie włączyłem nagrania, więc brawo ja, jej, w ogóle. Więc no, pozwólcie, że trochę pokrótce, jak już mówiłem, Stasi, co tu się działo? Otóż w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem wcześniej, no, na tamtym wszystkim, mniej więcej chciałbym właśnie poeksplorować trochę na spokojnie tą lokację, może wrócić do Pogrobna, może iść tu. Na spokojnie, no, bez żadnych konkretów wielkich, po prostu jakoś tak nie mam wielkiego natchnienia ani pomysłu, co ze sobą zrobić. I tak, nie ukrywam, też mam trochę ciężki okres, a takie luźne chodzenie w Elden Ringu, zwiedzanie byle czego może trochę pozwolić mi się odstresować, no ale mniejsza. No i stwierdziłem, że zaczniemy właśnie od obszarów tych wodnych. I no. Byłem tutaj, polazłem trochę tak, no tutaj znalazłem kolejne ognisko, coś tutaj poprzeszukiwałem. W tych ruinach znalazłem teleport pod bramę Akademii. Ponownie. I tak, pojechałem trochę dalej. Tutaj na taką wysepkę znalazłem Pachesa. Trzymam łatę. On powiedział o jakiejś dziewczynie, czy tam kobiecie, która gdzieś niby jest i ma jakiś problem. Oraz wymyślił kolejny swój śmieszny bardzo kawał. Tu można właśnie wywrócić go trochę. Więc no. Great story, isn't it? I'll tell you as many times as you like. There's a surviving Iron Virgin at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria. And I heard if you let yourself get caught in it, it'll chuck you out straight at the base of the Ur tree. No. Po prostu tak, wymyślił sobie jakąś kolejną bajeczkę, którą chce nas nabrać. I co tam jeszcze z tym zrobić? No, nabyć nas tą bajeczką i pewnie zabić albo coś. I serio? Serio? Od razu śmierć bez przesady. Tak na dzień dobry. No tak. Oczywiście, wracając jeszcze, oczywiście to jest definitywnie kłamstwo, znając Pachesa, ale mimo wszystko pewnie się to i tak skuszę, żeby zobaczyć, dokąd to prowadzi. To spróbujmy się zemścić na nim, to, co mi przed chwilą zrobiło. Ale może bez umierania, bym prosił. Też dziwnie dużo, muszę przyznać, to mi ten. O, proszę. Dobra, jakoś się udało. Mamy nic szczególnego, no. Mogę powiedzieć z tego wszystkiego. Weźmy tu trochę powalczyłem z dziwnymi wrogami. No. Nie wiem, czy jest coś jeszcze więcej tutaj do powiedzenia, co się działo. Więc no, po prostu no, zostało nam teraz tylko tutaj chodzić, zwiedzać ewentualnie. I wpadnę na jakiś pomysł, albo ja, albo ktoś, no. Po prostu, tak, hello. Najlepiej powiedzieć, że... Hello, please. Over here. Jeszcze coś mówił. Ale gdzie? Jak? Nie wiem, czy moje słuchawki wariują, czy co, ale nikogo tu nie widzę. A nie, o, tam jest ktoś. Okej, dobra. To trochę brzydka, ale mniejsza. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Dobra, niech będziesz, wysłucham prośby. Thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back.
Dobra, jest tu gdzieś jakieś zaznaczone? No, niedaleko znajdź coś typowe dla Elden Ringa. Idź zrobić to i to, albo daj temu i temu to i to. Ale gdzie to jest, to nikt nie powie. No cóż. W takim wypadku no. Nie pozostało nic innego jak poszukać. Bez większego powodu. Może coś trafimy i... Dobra, jest chałupa, więc potencjalnie to może być tutaj. I dobra. Do pogotowanej krewetki. A... Okej. Okay. Jest jakiś gościu, więc... Chyba to nie to, to jest jakiś ambic. Co ty patrzysz? Chcesz zacząć coś, mate? A, okej, nie, jednak to jest ten gościu. That necklace what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. Dobra. Shrewd one, chief. First, you hand me the runes. And don't try nothing, neither. Okej, czyli można u niego kupować. To jest ciekawe, to jest naszyjnik tej kobiety, o której wspominał Łata. Czyli tamta kobieta była tamtą kobietą w ogóle, więc dobra. Alright. Take it. Thing's no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Okej, super. Spotkaliśmy peca, który służy tylko do tego, żeby kupić naszyjnik. I w sumie... Dobra. Skoro tak jest, niech sobie będzie. Udało się to rozwiązać pokojowo, a już myślałem, że będzie jakaś bitka. No cóż. Skoro nie ma walki, to w sumie dla mnie dobrze. Wiecie, nie ma co angażować się w jakieś starcia, które potem miałoby być zbędne. W szczególności z moim poziomem skilla, który jest na poziomie minus 1000. Okej. Szkoda, że nie udało się wskoczyć przez okno. No ale dobra. Dodamy jej to, a potem... W sumie pobiegamy dalej po tych bagnach. Raya. In the service of Lady Tanith of the Volcano Manor, I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Tak, bardzo merciless. Precisely what my mistress seeks. Please, take this. Dalej, także się z nim dogadałem. I co tu mamy? Zaproszenie do wulkanicznego dworu. Seek the Altus Plateau, the realm of the Erdtree. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erdtree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, this land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. But the lift has been defunct for an age, meaning there's no simple means of passage. Instead, you must seek the old ruins in the cliff. No shit, to wcale nie tak, że już tam byłem. Near the Grand Lift, there's an old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. I do hope that we... Okej, powiem szczerze, pas. Ten cały płaskowyszek, zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, jest okropny. Nie chcę tam iść. Chociaż wcześniej później będziemy musieli pójść, bo... Ma być szczerym, to... Może nie tyle, co wiem o nim dużo, co jak wspominałem, dużo o nim słuchałem od znajomych.
ponad tym tam super rzeczy po prostu poukrywane, no i dlatego bym chciał. Jedną z tych rzeczy, mogę wam tak zdradzić, jest specyficzny dosyć miecz prosty, który jest w 100% pod wiarę i wymaga tylko i wyłącznie wiary. Nie wymyślając, nie kłamiąc, ani nic, nie mówiąc za dużo, bo nie wiem, jaki on jest. Chciałbym go zobaczyć i może zdobyć. Czy go zbyliśmy tutaj? Czy nie? A, bo tak nawet nie wiem. Chyba nie. Ale dobra, jeśli nic nie było, to przy okazji zobaczymy od razu, co my tu mamy. Szynka, aby nie była pułapką. Proszę, proszę, proszę. Okej, nie jest to pułapka i mam tutaj... Dzwonek przyzywania upiorów? Co? Mam takiego dzwonka już nie mieliśmy dzwonek jakichś duchów, nie upiorów. A czym jest dzwonek przyzywania upiorów? I gdzie on jest? Musi być. Tutaj może? A nie no, jest. Dzwonek używany przez czcicieli upiorów. Zużyj punkt skupienia i zadzwoń dzwonkiem, by przyzywać polujące upiory. Akcję można powtórzyć kilka razy z rzędu. A. To jest niezużywalny przedmiot? Czy zużywalny? Niezużywalny, dobra, wiecie co? Aż zobaczę sobie, co to jest tutaj od razu. O! Okej. Nie wiem do końca, jak to ma działać. Przetestujemy to za chwilę, ale to wygląda się fajnie. Jakiś przedmiocik taki. A, i jeszcze jedna rzecz. Tutaj właśnie, w tym miejscu, to jest ten teleport, o którym opowiadałem wcześniej. To jest podobne do tego, co tutaj dzwonią w nas. Ja to biję? Przyzwoicie. Zawsze jakaś taka, wiecie, opcja, jeśli... Powiedzmy, bo nie mamy jak za bardzo rzucić błyskawicą czy coś. Ale dobra, mniejsza. To jest chyba lepsze właśnie dla wojowników niż dla nas. Tak naprawdę. Nie wierzę. Ja chciałbym mówić, że tutaj raczej nic nie ugram, a tutaj nagle jeszcze rzucił się on. Mnóstwo tam innych, nie. Ja będę z nim walczył. Będąc szczerym, ja go pokonam, ja chcę sprawdzić. Ale no, obawiam się, że to może być ciężkie. Zatrzymywaniem, nie wiem, to można... 10% więcej obrażeń. Podejrzewam, że może tyle otrzymujemy. Przez to, ile mam na sobie tych efektów. No ale niestety, jest to wymagane, jeśli chcę się bawić moją kosą. Kataną albo czymkolwiek innym. A moje statystyki po prostu są za niskie, żeby się tym rzeczywiście móc bawić bez takich trików. Wiemy. Tym razem nawet nie będę czekał. Pierwsze co, muszę odzyskać rund, bo mamy 30 parę tysięcy. Nadal nie wiem, na co je wydać, po tym jak ostatnio tego... co to był? Nazwać smokiem. Ale wiecie, to tego co ostatnio pokonaliśmy. Po prostu, po tym jak udało się właśnie go pokonać, to dużo tego mamy, a nie wiem na co to wydać. No, będzie śmierć. Też czuję, że będzie śmierć. No, tak. Nie, tu jest za dużo tych takich dzwoniących, żebym tu miał sobie poradzić. Ja, zdecydowanie za dużo dzwoniących. Okej, dobra. Dwóch dzwoniących już pokonano. O, teraz tylko muszę... Na koniu nie dać się złapać. No, może jakimś tu... Dem oczywiście zatrzymał się, nie wiadomo czemu. Ale jakimś cudem, nie wiem, rzucając błyskawicami, uda się ich pokonać. Nie. Nie, za dużo tego wszystkiego, no i... Może gdyby ten duży, to jeszcze tutaj było ok, ale... Z tym dużym... Nawet nie wiem, w jakim stanie jest teraz koń. Gdybym to widział, to może spokojnie do tego wszystkiego podchodzi. Nie, okej, jest. No nie wierzę. Nie wierzę, widzieliście to? Po prostu raz mi trafił, to już od razu śmierć. Nie. Ja jestem za słaby. Nie, zdecydowanie za słaby.
Dobra. Skoro mam takie problemy z byciem słabym. Wiecie, co to oznacza? Uważam, że się chyba poddam z tym wszystkim. Pójdziemy zwiedzać co innego gdzie indziej z innych powodów. No to poza tym to chyba oznacza mi więcej tyle, że tak jak tylko uciekniemy od tego dziadostwa. Ale co? Wydam to wszystko może na realność, wigor, nie pamiętam jak się nazywa. Wiecie, na życie. Po prostu tak, jak łatwiej to określić. Będę tego potem żałował pewnie. Trzy poziomy tylko. No nie jest to dużo, ale niech będzie. Ładujemy w życie tak co najmniej do 40. Naturalnej 40, podkreślam. Dobra, trochę tego już jest. Skoro to miejsce jest za trudne, to... Co byśmy mogli zrobić tak jeszcze? Mam kilka tak niby rzeczy na liście i... Im od najprostszego. To prawdopodobnie są za trudne tereny, to po prostu... Pójdźmy do nich, zobaczymy co tam jest. No w sumie tak, nie ma co się wysilać, martwić jakimiś nie wiadomo jakimi rzeczami, można na spokojnie. Tak, ten odcinek z wielu powodów właśnie znowu będzie taki spokojniejszy. Może zrobię go długi, bo w sumie czemu nie? Po czym raczej oznaczę go jako jakieś takie działania stricte poboczne, ewentualnie. I się nawet może zacznę wstawiać po prostu jakie ewentualnie wątki NPC-ów czy coś było poruszane. To było znalezione z takich ważniejszych, nie wiem. Ale szczerze, tak z jednej strony uwielbiam takie odcinki, a z drugiej czuję, że one no mogą trochę, powiedzmy, być zbędne dla wielu z was. Tu dajmy to zależy na tym, żeby zobaczyć jak tłukę bossów i w sumie tyle. Jest? Złote bandery. Okej, czyli nic wielkiego. Co ciekawe, na koniu można tu jeździć, a to tak po prostu. Tyle? Spodziewam się czegoś więcej. Co? Ale nie ma, to nie ma. Dobra, nie będę płakał. Nie będę potem płakał ani nic. Bo przynajmniej cokolwiek było i... To wszystko... Wszystko wskazuje po prostu na jedną konkretną rzecz. Musimy... Znaleźć jakieś inne zajęcie. No nie ukrywam, tym razem może być trudniejsze, bo... Jest dużo rzeczy, które mam w sumie na liście, ale mało która z nich jest taka, jakby to najłatwiej określić. We wszystkich są jakieś wrogowie, którzy mogą nas szybko ubijać i tak dalej, więc no. Naprawdę się postarać, żeby wymyślić jakieś takie w miarę okej zajęcie, które będzie zbyt znowu ryzykowne. Chyba trochę to zajmie. Ale dobra, mniejsza z tym, jak coś znajdę, wymyślę, to może się po prostu spotkamy wtedy, a teraz króciutkie, przynajmniej dla was, cięcie. No, a dobra. Wymyślę, co można zrobić i oto w tym momencie widzimy się w Sanktuarium Bestii. Miejscu, które jest ryzykowne dla nas, w szczególności teraz, kiedy... A nasz towarzysz Bestia jest wściekły. Ale tak, też dlatego tutaj przybyłem, bo chciałem sprawdzić, czy może sobie z nim jakoś poradzimy. Bo mogę powiedzieć... Bardzo pocieszające. Ale wracając. Chciałem powiedzieć, że właśnie słyszałem, że ponoć to, co się stało, to nie jest moja wina, tylko to jest część naturalnych wydarzeń z jego udziałem. Po prostu jakimś cudem przetrwać i pobić gościa. Nie wiem jak tego dokonać, patrząc widzicie na to, że on ma nas na dwa uderzenia. Ale tak. Ponoć jest to realne do wykonania. Na tym właśnie powinniśmy się skupić. W sumie największym plusem jest to, że mamy szkielety tutaj. Jak wiadomo, prężej ubić, chciałem powiedzieć, ale widać, że niekoniecznie.
Nie, wiecie, tak patrzę i wydaje mi się, żeby to było aż tak realne. Może ja czegoś nie wiem. Może jednak da się to jakoś łatwo ugrać. Nie, chyba nie. Dobra, zdecydowanie jestem za słaby na spotkanie z nim. Chyba, że tutaj przydałyby się jakieś konkretniejsze moce czy coś, nie wiem. Tak czy jak, skoro to się nie udało, to... W sumie nie wiem, po co wyzywałem szkielety, ale... Skoro z nim się nie udało właśnie rozwiązać sprawy, to może spróbujmy zwalczyć z tym czymś i ogólnie pozwiedzać tę krainę. Też tego żałował, ale spróbować zawsze można. A ty miec czarnej klingi? Co? Okej, myślałem, że to jest jakiś przeciwnik, a to jest... Z tego co widzę miniboss. I to jeszcze taki, który mnie ma też na jedno uderzenie. Ta lokacja chyba nie jest dla mnie jednak. W sensie okej, no mogę popróbować jeszcze, ale... Bysko ma mnie tak szybko ubijać, to ja się chyba jednak poddam. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda w przypadku bicia. Okej, jakoś mi to schodzi. No to może nie podniosłem. Dobre wyniki, ale... Nie, jak tak patrzę, że ginę na jeden cios, to chyba to nie ma sensu. Więc tak, po prostu skoro już tak mi to przepadło, to... Wyteleportujemy się do innego ogniska i zobaczmy. Jak tu będzie, może się będziemy zwiedzać. Bo tak poza tym to naprawdę nie mam pomysłu, co zrobić. A przy okazji smocze kurhany Greygola czy jakoś tak. Smocze kurhany. Chyba smocze kurhany... Ja aż muszę sprawdzić, bo kojarzy mi się smocze kurhany właśnie z jedną rzeczą. Jeśli to jest to, to będzie to ciężko, ale chcę to zrobić. W porcie Farod pośród smoczych kurhanów. Dobrze. Nie, żeby mi się to niby podobało czy coś, ale zawsze jakieś cele. Jeśli tu mają być takie niebezpieczne rzeczy, to ja nie chcę. Zobaczcie, jaki tutejszy żuczek wytrzymały. Nawet ja go nie jestem w stanie pokonać na spokojnie. Kamień 9. To nie jest miejsce dla mnie. To definitywnie nie jest miejsce dla mnie, jak ja widzę kamienia 9. 50 za takiego przeciwnika. Ha? Nie, wiecie, nie powinno mnie tu być. Ja jestem tego prawie pewien. To z drugiej strony tak... Musi. Po prostu widzę tutaj 1000 za byle przeciwniczka. Nie, inne takie. Kurhany, no tak. A, chwila, tutaj wychodzi ktoś nagle. Czekajcie, co? Czy ich nie było też tam na tej drodze do... Kopalni byli też. Ha. Więc 4. Jak na mój gust, dużo dajemy jak na takich słabych wrogów. Okej, biją sporo, ale poza tym są naprawdę słabi. Gorzej tylko, że tak, jeśli chcemy iść gdzieś dalej, to tutaj na moście nas mogę blokuje. Teraz blokuję, to w takim razie możemy pozwiedzać, wiecie, tej okolicy, chociaż w szukaniu nie wiem czego. Najlepszym poziom chyba będzie tych przeciwników. Prawdę mówiąc, no patrz, no, łatwo to nawet pokonać w miarę. A ile to daje dusz? Gałisa prostackiej gwardii. Ciekawa nazwa. No ale dobra, wyblakły kwiat złotolisty. Jest niebezpieczny. Znaczy, dobra, widzę jakiś inny most, więc może jeszcze jest nadzieja dla nas? I w sumie nawet nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Naprawdę jestem dzisiaj nie w formie, a
Ta gra mnie jeszcze dodatkowo trochę dobiła tym wszystkim, co we mnie rzuca. Liczyłem, że wiecie, może z większą witalnością to będzie jakoś lepiej. Definitywnie nie. Jeśli chcę tutaj lepiej żyć, to muszę w końcu... Co? Nie. Nie. No ale wracając, chyba muszę zainwestować po prostu w lepszą zbrojkę. I w coś więcej niż tylko witalność. Ewentualnie zacząć się tarczować w końcu. Też jakaś opcja. Ale póki co czekam teraz przeprawa po odzyskaniu tych 3000 run. Dobra, wiecie co? Run jeszcze nie odzyskałem, ale... To jest chyba dobry moment na coś takiego. Podwyższenie wszystkich statystyk. Na pewno mi tu trochę pomoże. I z przeżywalnością i z innymi kwestiami, więc no. Ja uważam, żeby to miało zczynić cuda, dlatego też nie będę tego używał przeciwko, dajmy to, temu klerkowi bestii, temu na gg. Nieważne. Ale patrzcie, przeciwko takim tutaj wydaje się, że trochę to polepsza sprawę, więc okej. I łap prostackiej gwardii. O, może to być dosyć dobra broń. Pierdzić, bo wiecie, no, ciężko to określić tak szczerze. Znając broni i widząc ją tylko na bazie przeciwników. Cała masa. Wyjątkowo ostrożny, bo nie chcę, wiecie, stracić efektu runy. I mam jeszcze kilka tych tamtych runicznych, no ale... Po co je tracić, jak można po prostu, no wiecie... Jeszcze ich obecnością. Coś tego typu, dobra, ale mniejsza, teraz... 500. Dobra, to jest akurat kwestia tego pewnie, że pada deszcz. 300-500, nie, teraz to już opłaca się ładować. Tak, opłaca się ładować. O, i nawet 400 tylko zdaje. Na takich rzeczy właśnie gram pod... Jarę głupią. Właśnie dla takich pięknych numerków. Przy okazji, szkoda, że nie mam kamyczka numer 6. Bym sobie kosę jeszcze bardziej wzmocnił. Bo coś czuję, że z nią będę tutaj... Z długie godziny jeszcze wędrował. Ale tak. Aj, trujące pułapki. I... Powie nie, dobra, to jest to samo. To było tylko... To jest wersja taka z tym tutaj... Bolasem. I tyle się nacieszyłem z mojej wspaniałej runy. Jestem zbyt nieostrożny, zbyt zaspały i w ogóle. Okej, to tym razem widzimy się za chwilę tym i nie będę aktywował runy, po prostu spróbuję przeszarżować na koniu. Bo ja po prostu chcę, wiecie, zobaczyć więcej, znaleźć ten fort może. Cokolwiek. Żeby po prostu jakkolwiek ten postęp robić, a nie tylko chodzić w tej wewte. Dobra, no to ten, no, do zobaczenia za chwilę. Dobra, jestem kawałek dalej. Na koniu, uciekłem. Nie wiem, czy to jest rozsądne działanie, ale tak. Jestem tu. Pewnie mi goni z 20, jeśli nie lepiej, ale tak. Znaleźliśmy taki mostek, to jedźmy. Jedźmy, póki. No, póki jest bezpiecznie. I chyba widzę kościół. Proszę, żeby to był kościół, żeby to był kościół, żeby to był kościół. Wiecie, kościoły to są bezpieczne przystanie. Chyba kościół. Tak, chyba mamy kościół. Nie, to nie kościół. Cokolwiek to jest, to nie jest kościół. Ale i tak, jest przy mnie ten bezpieczny punkt. Wieża Lene. Lene. Nie wiem. Dobra. Nie wiem, czy to, że to jest zniszczone, ma coś sugerować, czy jak? Ostatnio, jak widziałem taką wieżę, co trzeba było żółwi szukać, tylko... No, tam to było działające i trzeba było to aktywować, żeby żółwie się pojawiły. Tutaj... Jezu. No, więc nie wiem, czy tak się da. Może jest tu gdzieś to taka jakaś iluzoryczna ściana, czy coś? Albo jest całkowicie inny sposób. Nie, pewnie za bardzo wymyślam. Nie,
Co? Co? Coś wytłumaczy, co się stało? O. Bo szczerze to totalnie nie ogarniam po prostu. No ale mniejsza. A, gdzie są? Hej. Cokolwiek się stało, to chyba powinien być znak, że jednak nie tędy droga. Ale to znaleźliśmy kolejne te groby. Serie takich grobów są zazwyczaj mili. Tak, dałem dużo run. Tak, pojechać dalej jest sens w sumie. A czy to wróciło nas za ten most? Z czym się wydaje? A, tyle to była taka droga tylko naokoło. Dobra. Tam też można pójść, zobaczyć. Ale zanim to wszystko, to chyba była jeszcze jakaś droga w dół, więc... Wiecie, wolałbym ją sobie zobaczyć. Żeby potem nie było. Mamy w sumie? Ale co to było? Co jest? Aha. Piękna droga w dół po prostu. Nic znaczy co. Piękna droga w dół. Jakimiś kulami, które mnie będą gonić. Nie, dobra. Myślałem, że jest jedna, ale jak zobaczyłem ten drugi błysk, to już wiecie. A zresztą. Cokolwiek tam jest, musi być dobrze chronione, skoro takie wredne kule tutaj rzucają. I być cenne. A to oznacza tylko jedno. To jest mój nowy cel. Umierać i szukać, co tutaj się dzieje. Chociaż nie ukrywam, bardziej bym pewnie preferował znaleźć sobie, jak to się nazywa. No brakuje mi słów teraz nagle. Znaleźć sobie ten fort cały, zdobyć fragment tego talizmanu do windy i uciec stąd. Bo lokacja chyba nie dla mnie. Jeszcze. Dobra, chyba się udało. Tutaj chyba nie. A nawet jeśli to nie chce się zatrzymywać, bo wiecie, lada momentu może znowu kolejna kula się pojawić i mnie zgnieść. Tak. Po prostu idźmy przed siebie. Nadzieję na to, że jednak nas nie zabiją. Zarówno wrogowie, jak i jakieś przeszkody, dziury, inne takie. To łaski, miejsce łaski, miejsce łaski, tak? Dawaj miejsce łaski, dawaj miejsce łaski. Uwielbiam miejsce łaski. Tak, tak, dobrze, 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 dobrze. Odpocznij sobie gwiezdny kluczu, tak. I... Możemy iść do drzewa, albo do drzewa. I jakiejś wieży. Nie, tam nie, tam znaczy, że będzie boss. Zauważam, że przy tych drzewach prawie zawsze są bossowie. Ja. A tutaj co jest? Smok! Jeszcze chyba zwykły przeciwnik. Tak, smok jako zwykły przeciwnik, no. Masz po prostu z błyskawicy. Długo by zajęła walka z nim, więc... Jak tak teraz testowałem, to może powiedzmy, że jednak pas. Jednak pas. Tak, będzie niebezpieczny. Nie, dobra, to jest tylko gałąź. Przybam, że kolejny smok. Zaczynam rozumieć, czym ta lokacja nazywa się Smoczek Urchany. Tak, zacząłem to coraz bardziej rozumieć i coraz bardziej uważam, że nie powinienem tutaj się chyba zbliżać. W tym etapie, będąc taką lamą, no chyba będę musiał ulepszyć sobie tą katankę już jednak do plus 9 co najmniej, jeśli chcę tutaj łazić. Proszę do plus więcej niż 5. Kolejny chrabąszcz. Nie wiem, co oferuje sobą, ale tak. Stawię buchem. Kamień ósemkę. O. 4, 8, 9. 6, 7 zdobył. Ojeju, gdybym tylko zdobył naprawdę 6, 7.
To byłoby tak dobrze. Moja kosa już byłaby na 9. Sprawdzić. Zarazem nie chce się sprawdzać. Nie. Ja tu miałem swój cel, chciałem znaleźć nieco cały fort. To może lepiej trzymajmy się tego celu, chociaż częściowo. Przy okazji, jeśli znajdę wokół tego drzewka jakieś fajne rzeczy, to też można je zebrać i... Podoba mi się tu, a jednocześnie czuję ulgę, widząc te dinozaury, wiecie? Wrogowie okropni. Jestem tego świadom. I sam to powiedziałem niejednokrotnie. Nadal wolę widzieć te pso dinozaury niż smoki, jako zwykłych wrogów. Tak, chyba idziemy w bezpieczniejsze tereny powoli. To widzę, miejsce łaski. Jeszcze miejsce łaski z handlarzem, o. Uwielbiam to. Uwielbiam to po prostu. Ja bym się wydaje, jakby słyszał tutaj też tego chrabąszcza jakiegoś. Masz coś ciekawego? Smarczem smucierany, gnijący krwawy palec. Wir. Okej. Okay. Rytualny garnek. Zagubiony całe popioły. Podnia odganiająca bestie. Okej, okay, list przejścia, ukryta jaskinia. A, mamy 9000, wiecie co, wezmę to. I wezmę tą pochodnię, bo chcę sprawdzić, odgania bestię. Przeczytam te informacje, po czym przy okazji chcę wziąć pochodnię, zobaczymy, czy naprawdę uspokoi bestię. Wątpię, ale wiecie, no. Może. Najpierw zaczniemy od tego, czy to spowoduje, że ten pies żarłus nie będzie mnie atakował. Ej, patrzcie, faktycznie to działa! Krąży, ale nie atakuje. Wow. Możemy bezpiecznie przemierzać tę krainę na koniu. Pod nią włapię i... A to mnie zaatakowało. Dobra, to ma jakieś czerwone oczy, jakby było oszalałe. No więc dobra. Ciekawa sprawa, chyba że one nie były agresywne nigdy i niepotrzebnie je biłem wcześniej. Tak też może być, ale zanim to. Chrabąszcza. Wiem, że to może 6000, ale chrabąszcz dla mnie jest ważniejszy niż 6000 dusz. Przepraszam. Halo, chrabąszcz jesteś? Chrabąszcz? Wiem, że to nie są chrabąszcze, tylko to są chyba skarabeusze czy jakoś tak, ale... Jest. Ja go słyszę. To najgorsza część, żeby go znaleźć w świecie. Ale wow. Był taki odcinek od niechcenia w sumie. Dobra, wiecie co? Ja poszukam tego chrabąszcza sobie samemu i przy okazji patrzcie, tam jest coś. Może się udamy, może pod to drzewo też. Jeszcze pomyśli, ale tak. Ważne, że cokolwiek się nam udało zrobić, wow. Dobra, to ja wracam do szukania chrabąszcza. O ile on naprawdę istnieje, a nie mam znowu jakiś zwid słuchowy, chociaż zanim coś, to może jeszcze zobaczymy obok tego drzewa. Wydaje mi się, że chrabąszcz robią takie drzewka. Miejsce, gdzie można się trochę ukryć. Chyba jednak nie. No to widzę coś takiego i nie wiem, czy się bardzo z tego powodu cieszyć, czy martwić. Dobra, no to do usłyszenia, jak tylko znajdę chrabąszcza. Dobra, namierzyłem dziada. Namierzyłem cię. Tu pozbyć będzie fajnie. Proszę cię, daj kamyczek 6 albo 7. Będę
Po prostu bardzo wdzięczny. Prawo w niebo. Serio. Ja już liczyłem sobie na kamyczka. No ale dobra, mniejsza z tym. Nie ma kamyczka, trudno się mówi. To bierzmy pochodnie. 6 tysięcy i jedźmy może do tamtego, wiecie, zamku. Kwestia, to zrozumiałe. Ale dobra, unikajmy czerwonookich. O nie, czerwonooka. Tyle odkryć w ramach takiego dosłownie odcinka. No dla mnie miał być takim trochę zapychaczem i... O, wróciliśmy do Kelt. Nie jesteśmy. Dobra, czyli wniosek następujący. Cokolwiek tutaj odkrywamy, to... Dane z tym, a... Pałem jako taką dzień. Aż mnie zaskoczyło w sumie. Ale tak, co po części ma jedną mapę. Wow. Na miarę znanych już terenach. To wbrew pozorom, powiem szczerze, dla mnie jest to uloga. Te tereny są okropne. Ciężkie i w ogóle. Znaczy, że z tą pochodnią w tych terenach jestem w stanie pożyć. Mamy smoczy kurhany, chyba lepiej zostawić na kiedy indziej. Rzeczywiście staram się zabrać ten fort cały, żeby móc zobaczyć, gdzie co jest. Ale tak, póki co się może nim nie przejmujmy i zobaczmy. Idealnie śmiercią kolejną. Mam tutaj żołnierz. Ej. A żółto, czyli będziemy dużo. Wiem sobie coś, a patrzcie na dwa ciosy. Oj, stęskniłem się za takimi przeciwnikami. Ktoś mi mówi, że... Ja użył niż Radhana. Nie Radhana, Radahna. Okej, okay, czyli kolejny tak jakby... Kolejna armia jakaś, taka potencjalnie, którą... napotykamy już ci chyba... Coś tam... Wydaje mi się, że właśnie w Rey Lucari przed Akademią byli też coś inni. Byli ci od Godrika, teraz są od... Kogo? Ważne, że są. Ojej, mają jakieś ultramoce, których chyba lepiej, żeby nie dał się nimi trafić. Gorsze, mają tutaj jeszcze coś. O cholera! Mają coś właśnie milion razy gorszego. Coś, co może mnie pokonać, to bardzo prosto. Mają tu gdzieś chrabąszcza, krząszcza, skarabeusza. Nawet czym to miał mi pokonać, no to powinniście już wiedzieć. Przecież ten, jak to się nazywa? Jestem głośnikiem wyszukiwania takich dziadów, więc... Tak. Takiego dziada jestem w stanie nawet przegrać. Gdyby tylko go dopaść. No dobra, póki co pokonany i... Zbroja rycerza lwiej grzywy. Ciekawa nazwa. Lepsze to jest od tego, co mamy? Może zobaczę, może... Wiecie, może bym to nosił. Pan cięższy, lepszy na prawie wszystko oprócz błyskawic. Pomijam tamte odporności. Wygląda najładniej, ale dobra, czy mnie? Przecież dobra, nie. Chciałbym, ale te dwie peleryny, co jest dla mnie... Jednak jeden punkt witalności. Może to jest głupie, że tak się tego trzymam, ale bardziej mi pasuje. I ta pelerynka też ładniejsza. Idealnie są gdzie indziej. Chyba mądrzejszą opcją byłoby... Opcją
Trafię. Ja, dobra, widzę go. Dobra, takiemu chrobąszczowi to jestem w stanie odpuścić, wiecie, to jest tylko życiodajny chrobąszcz. Nic szczególnego. Chyba może to będą, wiecie, jakieś te ważniejsze, ale... Posąg, który będzie nas tu odradzał, co... Co gryż może być? Okej. Pa, pa. Jednak nie i... O nie. Tam nie idziemy, tam nie. Tam jest źle. Ale dobra. Dobra, idziemy. Wow. Tylko... Nie. To wierzę po prostu i... Port... Gael? Gael. Nie wydaje mi się, żeby to było to miejsce, do którego powinniśmy iść, jeśli... Tam wiecie. Tego. No, brak mi słów. Rodowindy, chyba tak najłatwiej nazwać. Ale czy mnie to obchodzi? Nie. Jak mówiłem, smocze kurhany są zbyt niebezpieczne jak na mój gust. Na razie, więc... Jak nawet będzie i tak, że właśnie będziemy chodzić po jakichś innych miejscach i... Osobiście jestem w stanie stwierdzić, że sam Helit, powiedzmy w tej formie, takiej podstawowej, to już dobre dla nas. Ale smocze kurhany to jeszcze za wiele. Przynajmniej w niektórych regionach. I okej. Okej. Jeśli będziemy ostrożni... Paść chyba. Dobra, bije nieźle. Ale na szczęście zasięg na kosie pozwala nam trochę go kontrować. Pokonany? Nagle nikrycorze lwiej grzywy. Kolejny do kompletu, fajnie. A tu mamy... Dziedzictwo gwiezdnej plagi. Okej, jest to... Zwiększa się. Mamy sił 16 teraz. Na tym ustawieniu. Pozwólcie, że zaryzykuję z tym. Ile będziemy mieć, jak to ubiorę? 21. Okej! Czyli to zwiększa siłę po prostu o 5. Nie... Zabierając, znaczy nie zwiększając zadawanych otrzymywanych obrażeń, z tego co widzę. Fajne. Może będę zmuszony z tego korzystać, może nie, jeszcze się zobaczy. Wybaczcie, zapomniałem po prostu o lampce. Ale wracając. Niezależnie jednak od sytuacji, fajne. I... Nie mam teleportacji w pobliżu, więc póki co muszę powiedzieć wybacz portalu, ale jednak nie. Zaraz też rozpalę lampę. Wiecie, jak już tu jesteśmy, to chcę ten fort zwiedzić dokładniej. Ja sam do siebie bardziej nie miał pretensji o to, że coś pomijam. Ok. Powiedzmy, że na razie nie chcę tam złazić. A, żebyście była prostsza trasa. Ale ja nie myślę. Całe życie. Ale dobra. Tym tutaj była to chyba jakaś znajdźka. Grzyby, naprawdę. No cóż. Grzyby może nie są aż takie zachęcające, no ale jak już są, to niech będą. Nie, jednak do tego miejsca nie było tu przejścia. A praktycznie tak nie było. W takim też wypadku zaraz trzeba będzie powrócić. Tak to... Poprzeszukujmy wszystko, spróbujmy pokonać bestie. Inne takie i tu mamy... Katar. Broń do dźwigania napięści, a tylko... Zamek Sifferpata. Niskie wymogi, może być nawet ciekawa. Ale nie. Na razie tego nie biorę.
Nie, nawet tylko na razie, co w ogóle, tego raczej brać nie będę. I skoro jesteśmy w takiej pozycji, bestia jest na dole i nie ma jak do nas podejść, korzystajmy może przewagę, jak nam oferuje to całe miejsce, i spróbujmy osłabić jak się da. Magii błyska, więc... A, dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o przewagę. Teraz trzeba walczyć jak równy z równym. Wiecie, jak bestia, która ma przewagę ze mną. Nie wiem, czy tutaj będzie lepsza kosa, czy lepiej będzie jednak... A, też... Jak to się nazywa? Na katanę. Kawic. Nie wiem, ale tak naprawdę gdybyśmy mieli zginąć... Zobaczmy, co tu mamy. Kurniczny. Okej. Okay. Ciekawe. A nie było też, gdyby ekran, wiecie, się nie blokował. Ale tak, coś czuję, że ty jednak padnę. On nie chce paść. Wiecie, zobaczmy po prostu, co za tą bestię dostaniemy. Zobaczymy skorzystać z teleportu raz na zawsze, żeby zakończyć eksplorację tego miejsca i... Bestia się nie mieści. Jak to wiedzieć? Będzie... A no, po prostu mnie coś tutaj przejmuje. Mogę iść naokoło. A przecież można iść naokoło. Ja wiem, że sztucznie wydłużam odcinek i gram jak tchórz, ale no, jestem tchórzem i sztucznie wydłużam odcinek. Nie jestem tego w stanie ukryć się ani nic. Ale tak. Po prostu chcę sprawdzić wszystko. Bez ryzyka. Po prostu zgonów. Bo i tak za dużo umierałem, jak na dzisiaj. To nie jest taki wielki różnicy swoją drogą, jeśli chodzi o obrażenia. Ładowane, nie naładowane. Ale może lepiej rzucajmy szybciej, bo z tego zauważyłem, jak rzucam od razu, to jest mniejsza szansa na to, że tego uniknę, niż jak ładuję tą dzidę. Okej. Okay. Sprytny koteczek. Poszedł poza mój zasięg. Tak, tutaj pójdę, tak. I... W sumie... Stało, więc... Chciałem powiedzieć, że nawet może zawalczę uczciwie, ale... Tam podchodzi pod miejsce swojej śmierci, to... To nie... Nie ma co walczyć normalnie. Zakończymy go w ten wspaniały sposób. Stanie skosy po prostu. Na zakończenie swojego żywota. Ale poza tym to wszystko w ten sposób i taki specyficzny i popiół wojny lwi pazur. Warto było jednak z tym walczyć. Dobrze. Dobrze. No i cóż, moi drodzy, tani i w ogóle wszyscy ludzie oglądający, więc tak dziwnie to powiem. Idziemy do portalu. Po czym kończymy dzisiejsze spotkanie z Elden Ringiem. W sumie w moim odczuciu wielkim sukcesie. Więc jej. Fajnie, że się tyle rzeczy udało zrobić, szkoda, że tak bardzo lamiłem. Ale tak, wraz z moją pochodnią odpędzającą bestię jesteśmy naprawdę zadowoleni i tak z wyniku. No i cóż, wstępnie mogę powiedzieć, że następny odcinek, nie wiem z czego będzie się składał. Prawdopodobnie, jeśli wpadnę na jakiś pomysł co zrobić, to wtedy to ogłoszę. Ale jeśli się nic nie znajdzie, to może poszukam tej jednej twierdzy, czy tam fortu, nie pamiętam jak się nazywa w tych kurhanach. Wiecie, jak już go znajdę, to po prostu się nim zajmiemy. Byleby tylko zdobyć drugą część klucza. Bo chcę zobaczyć, dokąd prowadzi ta winda. No i tak. Czy jest coś w sumie więcej do dodania? Raczej nie. Nie? O. Nie wiem gdzie. Nie wiem. Ale tak, skoro to tutaj teleportuje, to przynajmniej... Teleporcik? To by było na tyle. Kończymy epizoda i w ogóle. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo lamienia i takiego trochę przytępionego może temperamentu i humoru ogólnie, nastroju i tak dalej. No ale tak, jakoś taki dzień. Tak lwiej grzywy, co?
Okej, chciałem kończyć, ale bawię się tą serią teleportów i coraz bardziej mi to wyrzuca w jakieś dzikie miejsca. Więc tak, tak. Jak już mówiłem, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak. Po prostu na tym kończymy, trzymajcie się, no i... Hej. A ja tu widzę miejsce łaski, więc jeszcze przy tym usiądę sobie. No, to teraz naprawdę trzymajcie się, no i hej.